pani mówiła, że pani było wstyd brać nasze jabłka, bo nie lubi tak zadania. No bo wolałam nie wziąć, jeśli to przeczytałam, że 17 groszy ktoś za to dostanie, kto to produkuje. Ja bym nie chciała tyle dostać za własną pracę. Tak. Dzięki. Znaczy zastanawiam się, dlaczego rolnicy dostają mało pieniędzy. To jest moje pytanie, taka kwerenda do władzy, dlaczego dostają mało. I chyba na tym polega, tak? No, fajnie, że tutaj ktoś stoi i o tym informuje, także tak jest moja opinia. Także dziękuję bardzo. Wspaniała akcja, ale my musimy nasze owoce, proszę panią, szanować. I ja uważam, że to jest wina, zła polityka. Po co u nas niemieckie jabłka są? Dokładnie, tak. Po co u nas produkty w Lidlu są niemieckie, kiedy my jesteśmy Polakami i my mamy wspaniałe rolnictwo i nie potrzeba nam tych zagranicznych produktów. Nic pani nie płaci, to są jabłuszka dla pani. Miłego dnia. Gro ludzi nie wie nawet, że coś takiego jest, że producent ma 17 groszy. Wie pani, to o pomstę do Boga woła. Co pan uważa? Czy ma sens? Ma. Popiera pan takie działania? Tak. Dziękuję. Lepsze to niż wyrzucić na asfalt. Rozumiem rozgoryczenie, ale wie pani, no jednak pewne zasady. Znaczy szczerze powiedziawszy, nie wiem co ona ma na celu, aczkolwiek miło. Proszę. Za darmo. Właśnie pani mówi, że za darmo. Bardzo dziękujemy, naprawdę. Niech pan nie odpuszcza. Dobra. Całym sercem jestem za pani i was popieram. Ale... Natomiast nie popieram palenia opon. Tego nie. 100% tak się zgadzam, popieram. Tak? Wzięła pani jabłka? Ja. I pani, ja to bym powiedziała, żeby dobrowolną składkę dawać i przeznaczyć na jakiś fundusz, czy dla dzieci niepełnosprawnych, czy tak. To by lepszy sens by był według mnie. Tych jabłek dawania? Tak. Jestem za polskim owocem i za polskim rolnictwem. A co pani myśli nawet takiej akcji rozdawania jabłek? No nie wiem. Jestem po prostu zaskoczona. Taka cena, która nie pozwala nam pokryć kosztów produkcji. Proszę bardzo, proszę sobie wziąć. Miłego dnia. Zachęcamy do wejścia na stronę. Miłego dnia życzę. Można dwa? Proszę bardzo.